Dzień dobry. Dzień dobry. My z Alusiem staliśmy trochę wcześniej, ale w ogóle po pierwsze. Gab jeszcze śpi z Jamesem, a my tutaj gramy w... jak się nazywa ta gra, Alex? Wordle? Jak to się nazywa? Wordle. I szukamy... Word search. No. No? Grupy Wordle. Okej. Okay. I... mamy mieć zaraz piłkę, ale jeszcze jest troszeczkę czasu. Dzisiaj już nie jest tak zimno, ale będzie padać, także zawsze jak jest deszcz, to jest trochę, wiecie, ocieplenie. Ale marzy mi się taki dzień w domu, żeby po prostu posiedzieć i odpocząć trochę i zrobić jakiś fajny może obiad później. Już wstawiłam też kolejne pranie. I tutaj posiedzimy sobie z Alkiem, bo pogramy trochę w łamigłówki. Ooh, there's a pea. O, nieźle. Maybe we can use a vowel. We'll use the vowel then. Moje marzenia dzisiaj niedzieli się spełniły, bo wyobraźcie sobie, że mecz został odwołany. Także... stanie na mrozie. I dzisiaj nie uda się nam. Także zaraz chłopcy już wstali. James spróbuje włączyć swój Fortnite, bo wczoraj nie działał. W ogóle nie mógł się załadować. A ja zaraz zabieram się za przygotowanie śniadania. A my z Alkiem zrobiliśmy Wordle 4 razy na raz. Szukaliśmy, udało nam się. Pokmon. Ale Alex zamknął aplikację. O, uwaga, zamknął aplikację zanim zdążyłam zrobić zdjęcie. Zobaczcie na tego gościa, co robi nam pyszne śniadanie. Będą bułeczki z ciasta francuskiego. Po raz kolejny wspomnienie włoskich wakacji i czekolini od Olini, czekolini od Olini. I Alex sam robi. Super ci wychodzi. Sam pokroił. Nasz szef. Powiem wam, że mój plan na to, aby niedziela była taka bardzo na luzie i się jak na razie powodzi. Pogoda jakoś nie sprzyja do tego, żeby cokolwiek robić, ale zaraz się pewnie pobierzemy na spacer, żeby cały dzień w domu nie spędzić. Ale posprzątałam, zrobiłam pranie, wiecie, wcześniej też zmywarkę rozłożyłam, także wszystko idzie w dobrym kierunku i przygotowałam się też trochę na lekcje na zbliżający się tydzień. Zawsze lubię mieć wszystko wcześniej zaplanowane, żeby później się mniej stresować. Tym bardziej, że jutro, tak jak mówiłam wcześniej, też wieczorem wychodzimy. Podobno ma być strajk pociągów, ale mam nadzieję, że nie będzie to miało efektywnego, jakiegoś negatywnego wpływu na nas. Ale ja chcę wam jeszcze coś powiedzieć, bo dostaję wiele, wiele wiadomości od osób, które pytają mnie o wypieki, manufaktury wypieków. Wiem, że Michał, a w sumie nie wiem, czy wam powiedziałam, ale to się zaczęło od tego, że kilka miesięcy temu odezwała się do mnie Sylwia, moja widzka, i zapytała, czy może nie chciałabym spróbować wypieków jej partnera, Michała. Trochę nam zleciało tych tygodni. Wszyscy są bardzo zajęci i wiecie, to jest mała manufaktura, rozwija się. Ja doskonale to rozumiem, bo ja sama też jestem zabiegana, wiecie, dom i w ogóle, a to jest coś, co Michał postanowił założyć, bo czuł, że brakuje właśnie takiego miejsca na londyńskiej mapie, moim zdaniem nie tylko londyńskiej, ale globalnej mapie. Tylko na razie, wiadomo, zaczynamy małymi krokami od... Znaczy to nie ja zaczynam, to Michał zaczyna i jego drużyna, i jego wspólnicy. W każdym razie, chcę wam powiedzieć tutaj kilka słów o tych wypiekach, dlaczego są wyjątkowe w porównaniu do innych piekarni tutaj na terenie Londynu. I powiem wam też przy okazji, gdzie możecie znaleźć właśnie te wypieki. Pokażę wam... Michał był tak miły, że poprosił sklepy, w których, część sklepów, nie wszystkie, w których te wypieki można znaleźć. Wstawię wam tutaj zdjęcie, a też powiem jeszcze kilka słów o tych miejscach, żebyście mieli wyobrażenie, co jeszcze tam fajnego można znaleźć. Po pierwsze, tak jak mówię, manufaktura wypieku powstała z chęci zrobienia czegoś nowego, z chęci wyprodukowania produktów, które są... ze świetnym składem, które nie mają w składzie konserwantów. Pierwsza rzecz to to, że pieczywo jest wypiekane
tej samej nocy. Ja nie wiedziałam o tym wcześniej, ale podobno w większości piekarni to wygląda w ten sposób, że chleby już, ten chleb, który myślicie, że jest świeży na półce, on już w piekarni był od kilkunastu dobrych godzin. Tutaj jest inaczej. Chleb jest wypiekany o 4 rano i w przeciągu 3 od 5 godzin jest dostarczany do sklepów. Fakt, że w zależności od tego, jak daleko są te sklepy od miejsca, od piekarni, to ten czas jest troszeczkę inny. Żadna inna piekarnia nie robi czegoś takiego. Po drugie, chleby przyjeżdżają do sklepu niekrojone. Niekrojone i nie mają też żadnych opakowań. I wiem, że niektórym to się może wydawać mało wygodne, ale ja już się chyba przyzwyczaiłam. Mam w domu lniany worek, możecie zawinąć też w lnianą ściereczkę i wszystko idealnie się da kroić. I powód, dla którego tych chlebów się nie kroi, chociaż jest kilka sklepów, tak jak na przykład Delight Wendlinka na Tooting albo Norbury, i oni tam mogą wam ten chleb pokroić, jeżeli chcecie, ale ja właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, zawijam w ściereczkę i zauważyłam, że chleb jest świeży bardzo, bardzo długi czas. I właśnie w przypadku takich rzemieślniczych wypieków, tam cały czas zachodzą procesy fermentacji, bo chleb rósł przez kilkanaście godzin wcześniej i nawet po wypieku ten proces cały czas zachodzi. Dlatego ten chleb tak długo zachowuje świeżość, właśnie dlatego, że nie był wcześniej pokrojony. Chleby są dostarczane we wtorek, czwartek i sobotę i w sklepie Grace w piątek. Czyli jeżeli do tego sklepu przyjdziecie w tym dniu, to macie pewność, że ten chleb był właśnie tego samego ranka wypieczony. Jeżeli zapytacie, kolejny element, trzeci, to różnorodność właśnie wypieków. Jeden z moich ulubionych to ten z czarnuszką. Uwielbiam też taki klasyczny, żytni, jest przepyszny. Taki, wiecie, dwie kromki i jesteście najedzeni. Ale też jeden bardzo fajny, o którym warto wspomnieć, to chleb ze słonecznikiem, który jest zrobiony w trochę inny sposób. Zazwyczaj słonecznik dodaje się do pieczywa w procesie mieszania, a tutaj zanim ten składnik zostaje dodany do mieszanki, najpierw się te pestki słonecznika praży, co powoduje, że one się nie gotują w tym chlebie, tylko się zapiekają i ten chleb smakuje zupełnie, zupełnie inaczej niż wszystkie inne wypieki tego typu. Dodatkowo, nie wiem czy wiedzieliście, ale też wam pokazywałam na filmie bułeczki pszenne na zakwasie, które są tak naprawdę mini chlebkiem. One nie są super lekkie, też są bardzo sycące i one dojrzewają, uwaga, przez 20 godzin. Zazwyczaj, kiedy kupujecie bułki w sklepie, to one dojrzewają może przez 1,5 godziny, też dzięki polepszaczom ten proces jest szybszy, a tutaj nie zależy nam na czasie, tylko zależy nam na jakości wypieku i co sprawia, że właśnie te bułki smakują zupełnie inaczej. To jest taki mini chlebek na zakwasie. Kolejny, czwarty, nie ostatni w sumie element, to korzyści z jedzenia takiego chleba rzemieślniczego, który bazuje na procesie fermentacji. Jak wiecie, bakterie, które właśnie powstają przy procesie fermentacji, są bardzo korzystne dla naszych jeli, dla naszego zdrowia i różnica w takim chlebie, a takim zwykłym sklepowym jest nie do podważenia. To jest coś, można to porównać nawet do kiszonek, słuchajcie, takie ma właściwości. I chleb jest dopóki świeży, dopóty da się go kroić i mogę was zapewnić, że właśnie z każdym dniem ilość tych bakterii dobrych będzie się namnażała. To jest po prostu moim zdaniem magia i to się da tylko osiągnąć właśnie dzięki dedykacji, dobremu składowi. I jeszcze tak już na właśnie podsumowując, chcę wam powiedzieć o tych kilku sklepach, gdzie możecie dostać produkty manufaktury wypieku. Zacznę od tego sklepu Grace, którego dostawy są w piątki, czyli to jest ten wyjątek w porównaniu do innych sklepów. I tam znajdziecie coś, co też jest na mojej liście i mam zamiar to kupić przed świętami. Mówię tutaj o biokarpiu. Jest to jedne z niewielu miejsc, gdzie możecie kupić karpia z biohodowli. Dodatkowo mają też bogaty wybór wędlin na biało i generalnie wszystkiego, co my Polacy lubimy najbardziej. I teraz powiem wam o sklepach, w których dostawy są 3 razy w tygodniu, czyli we wtorek, czwartek i sobotę. I pierwszym z nich to jest sieć sklepów Delight Wendlinka na Tooting, Norbury, Tooting Back. I jest to sieć sklepów, które, słuchajcie, istnieje już od 15 lat. I co jest wyjątkowego, czym zgarbili sobie wiele klientów, to fakt, że specjalizują się też w tradycyjnej
tradycyjnym wyrobie wędlin, które robią lokalnie. Kolejny sklep, do którego też mam sentyment ze dwóch względów, to Polo Market Bromley. Po pierwsze, bardzo mi przypomina sklep moich rodziców, którzy mieli przez wiele, wiele lat. I właśnie ich motto jest nie ilość, ale jakość. Jest to mała rodzinna firma i zawsze będzie to moje blisko. A druga rzecz, którą chcę powiedzieć, to mój mąż kiedyś mieszkał w Bromley, także to też jest dla nas coś takie bliskie sercu. I jeszcze jedno miejsce, które też się wyróżnia na mapie sklepów, to polski rzeźnik Mercato w Norwood, który właśnie jest polskim rzeźnikiem sprowadzającym też produkty z Polski. I tam też dostawy są 3 razy w tygodniu. Ja już wiem, że wiele z Was kupiło te chleby z mojego polecenia, ale też będzie mi bardzo miło i będzie bardzo miło też Michałowi, jeżeli dacie znać w komentarzach, czy już spróbowaliście, albo właśnie jeżeli może będziecie w sklepie, to dajcie znać, że jesteście od nas, od Agi i mam nadzieję, że Wam te wypieki posmakują tak samo, jak posmakowały mi i całej naszej rodzinie. Aluś, chcesz pójść na placu zabaw? Zobaczcie, dzisiaj jest pochmurno, ale jest o wiele cieplej niż było wczoraj. Dla porównania było minus 3, a dzisiaj jest plus 8. Także zupełnie, i Gaw mówi, że to jest w ogóle nie do uwierzenia. Znaczy, że w ciągu, wiecie, niespełna 12 godzin tak się zmienia temperatura. My się w końcu wybraliśmy z domu, ale widzicie, nie jest jakoś tak najpiękniej. Spędzimy trochę czasu, zaraz pójdziemy też na spacer nad rzekę. Ja już wyciągnęłam zamrożony kawałek indyka i będziemy mieli taki prawie świąteczny obiad dzisiaj. Dawno nie było, już kilku miesięcy nie mieliśmy takiego obiadu, także idealnie się dzisiaj powinien sprawdzić. Trzymaj się mocno. The step is here. I have 3 chances if I fall 3 times after you out. Yeah. Okay. Or you have to eat leaves. Eat a leaf? Why not? Why not eat a leaf? I cannot fall. You're swinging arm power, are you sure? Just to, do you remember what happened last time when we were in Bath? No, that was when you guys were on. I wasn't even recording. Yeah, that's true. That's right, true. Be careful, we might come that way. Yes. Hey, imagine if it falls off. This is the area, this safety area. We should pass it. We've got back here. No! Danger sequence, really. Whoa! My it's so slippery, I didn't expect it. I will have it on the camera. Cross your legs, cross your ankles, okay? Yep. Hook your ankles together, that's it. Hold them tight. Hold them tight. Don't let go, okay? Bring you past the safety area. Oh, it's the safety area. Last person to move from here. Ready? Let's go side to side. It goes so fast. My turn. My turn. My turn. Actually. Yes. He's actually gonna do it. You got white trousers on, Ego. It's fine. What do the white trousers? Oh, this is black rubber. Alex, get up! Alex, get up! No, is he going up or down? I'm going down! My turn. Okay. Just for the record, and this is on record, I said this is a bad idea. Mom, okay, ready? Should I take the camera out of Yeah, let's do POV. Okay, ready? 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 Fast ride. Go. He's going to flick! I'm alive! I'm alive! I can't get off now! Check it! I'll check it, 1 second. I think it's okay. Thank you. Cudownie. Jak pięknie. Iść na spacer. Cześć! No nie wiem co wolę, czy wczorajszy mróz, czy dzisiejszy deszcz. Chyba jednak mróz, powiem wam. Chcieliśmy iść zobaczyć, czy coś tutaj się dzieje, ale chyba możliwe, że już się skończyło. To nic, no ale świeże powietrze nikomu jeszcze nie zaszkodziło. O tak. Idziemy do pubu. Wait. It's
called fire lighters, so when you light them with a match, they're quite flammable. These ones aren't great, although they're better for the planet. Yeah, we'll go with that. We really needed some proper chemicals, but hey. I'm going to do my bit. So, you want to come and have a look in? You make sure you don't have anything that you can catch fire with. Be super careful, because it's very hot. So I've put four in there, and I've spaced them out a little bit. So that we can put them. And then what we do is we build like a little platform on top with some skinny wood. And is this brother? Yes. Yeah, yeah. Brother can give me another bit. So you balance that on top, but you have to, because I'm a grown up and I should really be doing this with something better way, but this is the way I do it, so I don't necessarily think. I don't agree with health and safety. Well, clearly I don't either. No. So now what we do. What's that thing at the top on the like? I'll show you. So that's magnetic. So on the back, that's a magnet, and it sticks to that, which is a metal that you can. And if you have a look, you see it's got lots of numbers on there. You see? And a little red thing. What do you think they do, Alex? I think it's tells temperature. Correct. Good and job. What happens is as the metal there, as the wire goes up the chimney, it makes the chimney hotter. And because that's attached to it, and that's also metal, it conducts the heat, and then it makes the little red bit go round, the hotter it gets, and then you can look and see. What happens if it goes in this one? We're all going to die. Run for your life. You asked. Yeah. No, but any fire, even a tiny bit of fire like that, can burn you really badly, so you've got to be so careful. So we just balance that one on top. And then we cross our fingers. How beautiful. Oh, wow. If you got that from the White Company, that'd be about £300. I know, right? Yes. Wow. Well, the course wasn't cheap, but it was good fun. There were 10 of us did it, and they're all mates, so. So how much did you pay for the course? It was 56, so that includes all the materials. Oh, that's not 3 hours of hard labour. It's stunning. Would you do it by yourself? So it's a flat copper wire ring on the back, and then sheets the outside of it. It's actually natural moss underneath again, so they're trying not to use foam or anything. Yes, and I suppose it will stay fresher for longer as well. Yeah, moss. You can walk in there as well, maybe. Yes, that's really nice. But more like a tiny, tiny one. Yeah, it's just really small. Yes. And I love them. Do you like that one? You like the sparkly ones, don't you? No, I think they're dreaded plastic, I'm afraid. Oh, really? Well, it's needed sometimes. But these are real flowers, but they're fresh at the moment, but they'll dry. And when they dry out, they'll stay the same colour. Beautiful. Yeah. Cheers, Eggatron. Cheers. All those fancy drinks. All I've got is a Pepsi. So nice. Yeah. Completely different. And I just got a hot chocolate. Can you try mine, James? It's not that bad. Isn't the best looking James, king of the house, Gavin, by the fireplace? Where's your cigar, Gav? Where's your cigar? Sorry? Your cigar. Alex is cutting pizza. The best pizza in the world, yes. Here, look, Alex, when you're a true person. Sit down. I think my followers will know. Good to know. I'm not hungry. Honestly, I wasn't hungry at all, but now smelling it. That's nice one. It's really I'm good. Not sure. Mom, can you tell them about my chef today? Oh yes, Alex made, they're still in air fryer. Alex made some delicious puddings for us. Yeah? Yes, completely by himself. I made like cutting, doing charades. Alex, what should the theme be? Anything. Fortnite. Oh, I've never guessed you would say that. Yeah, no, because I'm not familiar with those. We're back home. Yes, and this is the most, to jest najbardziej irytująca rzecz w tych butach. Nie wiem, czy to jest wina butów, czy to jest wina nie wiem czego, ale zobaczcie, zdjęłam i tak skarpetki mi zciągnęło. It's annoying. Drives me crazy. Did we have a good time? I did. Alex said it was the most amazing pizza he had. He was dreaming about it. Santa Maria. Get to it was good. I don't think so we're going to dinner tonight then. This is for you. Dziękuję bardzo. Idziemy. Ja zabieram się za... Nie wiem, wyjęłam te mięso, Charlie. Wyjęłam te mięso za marzennika. Ale nie wiem, chyba z powrotem schowam, bo nie minęło tak dużo czasu. Bo teraz nie będziemy teraz jeść, no bo już jesteśmy na jedzeni. Nie mam pojęcia, do tego doszło, ale jest koniec weekendu. Jutro poniedziałek. Ja wzięłam się za edycję filmów, żebym mogła właśnie je wrzucić, kiedy nas nie będzie w domu.
a Gav z chłopakami odrabia pracę domową, już chyba w sumie skończył. Tak jak mówię, na szczęście, częściej niż w nieszczęściu, bo nie planowaliśmy kompletnie jeść w tym pubie, ale zjedliśmy i kolacji już nie będzie, bo jest w sumie dość późno. Pewnie chłopakom zrobię jakąś kanapkę, coś takiego, wiecie, lekką, ale nic takiego poważnego. Sama pomyślę, co też jutro wziąć do pracy na lunch. I ciekawa jestem, jaka będzie pogoda, bo od niej też będzie zależało, co się będzie jutro działo w ciągu dnia. Ale o tym pewnie wam powiem jutro. I mam nadzieję, że dobrze się z nami nadal bawicie. Oczywiście będzie nam bardzo miło, jeżeli zostawicie kciuka w górę, wiadomość pod komentarzem, pod filmem. Bardzo serdecznie was pozdrawiam. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro o tej samej godzinie.